I witam w programie Stream Nation na antenie stacji GameToon. Ja jestem Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon, gdzie jesteśmy już jedną nogą w Nowigradzie, ale drugą jeszcze na Skellige i myślę, że dzisiaj dokończymy wszelkie zadania poboczne, jakie nam tu zostały, a mamy ich aż bądź tylko 3, bo ciężko powiedzieć, jak długie będą. Jeżeli pójdzie nam w miarę sprawnie, no to może jeszcze zawitamy na kontynencie. Ale jak to wszystko wyjdzie, zobaczymy w dzisiejszym odcinku, na co bardzo serdecznie już teraz zapraszam. No i na początek misja, którą poznaliśmy już w czasie, gdy stawialiśmy pierwsze kroki na Skellige, gdy spotkaliśmy tajemniczego wędrowca. Zresztą przejdźmy do jej opisu. W czasie swych podróży Geralt często natykał się na ciekawe postacie. Tym razem poznał niejakiego Django Freta, obieży świata i łowcę nagród, który był właśnie na tropie groźnych przestępców. Bracia Grosbard, bo o nich mowa, byli poszukiwani za liczne przestępstwa, a za ich głowę wyznaczono wysoką nagrodę. Według informacji Freta mogli przebywać na południu Ark Skellig. No i tak sobie się wybraliśmy w te okolice, jakby ktoś szukał. No tyle znaków zapytania, ale małych wykrzykników żółtych to już aż tak wiele tu nie mamy. Je też odwiedzimy. Ale pływając sobie po okolicy, natrafiliśmy na taką jaskinię, czy też grotę. Nie wiem, czy powinniśmy tam wpływać. Chyba łatwiej będzie jednak przejść się ten kawałek, przepłynąć i zobaczyć, co nas tu spotka. No, rogatek? A weź rogatka. Okej. Nie możesz tego zrobić? Czemu? Nie można się wspiąć na skały? No, Geralt. No właśnie, już się wystraszyłem, że coś tutaj nie tak. Może pochodnia w dłoń i zaraz będziemy mogli wytężyć nasze zmysły. Chyba, że nie musimy, bo ktoś tu zacznie gadać. Przyznam, że nie kojarzę... O! Tej misji. Znowu gdzieś się spotykamy. To jak? Zmieniłeś zdanie? Zapolujemy razem na braci Grosbard? Dla ciebie to będzie łatwy grosz. No dobra, skoro już tu przypłynęliśmy. Zgoda, możemy ich poszukać razem. Świetnie. W takim razie chodźmy. Trafiłem na ich ślad, powinni być niedaleko. A masz jakieś światło? Zrobiłem też miejsce w kieszeniach, więc jakby szykował się tu nam fajny szaberek, to możemy coś z tego jeszcze wyciągnąć, prócz nagrody za braci. Swoją drogą... O! Słuchaj, to są bracia? To już oni? Sami bracia z opisu kojarzyli mi się trochę z Lucky Luke'iem, tak jak gdzieś wcześniej rozmawialiśmy o tym. Ale to już na miejscu nie przypominają mi aż tak bardzo. I co, to wszystko? Tak liczyłem na jakąś długą misję, która się będzie rozwijała. A tu się okazuje, że chyba po robocie, ale ładnie dziabnęli naszego kumpla. Nieźle nam poszło. Może przez jakiś czas popracujemy razem. Wydaje mi się, że masz talent do tej roboty. Raz wystarczy. Bywaj. I co, to tyle? Wygląda na to, że cały trud tej misji to było przypłynąć tu na miejsce. No dobrze. Trochę się zawiodłem na tym, co tu otrzymaliśmy. Ale zobaczymy, bo może, no właśnie, może lepsze rzeczy kryły się w skrzynkach braci, niż w ich kieszeniach. Utko, nie utko. Widzę, kolega już ich posprzątał. Jeszcze ten jeden. No cóż, a na domiar złego, jak już tu jesteśmy, nie ma żadnego znacznika szybkiej podróży. Przejdę się jeszcze... O, ulepszona zbroja wiedźmińskiego cechu niedźwiedzia. Nie takie złe te miejsca, ale... No to chyba wszystko, na co mogliśmy liczyć. Królicza skóra. Tak ten cech niedźwiedzia nam się nieźle trafił. Jakby chcieć się w końcu przebrać w coś konkretnego, a to już widzieliśmy. No dobra, z racji, że nie mamy tu żadnych znaczników szybkiej podróży, to może teraz przeniesiemy... A nie, mamy grota. No to życie nam ratują. Ale i tak, jak już jesteśmy w tym widoku, przenieśmy się w okolice tego wykrzyknika. Jeszcze tak dokładnie przeczesując tę jaskinię, udało się znaleźć nowy, ciężki napierśnik. No, przez jakiś czas może w nim pobiegamy, chociaż widzę, że nieźle stuka w trakcie chodzenia. A nasza misja jest gdzieś tutaj. Najmocniej przepraszam, ale znalazłem się w bardzo trudnej sytuacji. Jestem wędrownym kuglarzem z okupowanej Temerii. Z Temerii? Jesteś pewny? Nie z Nowigradu? Dlaczego?
Dlaczego z Nowigradu? Pochodzę z Mariboru i... Nie nadajesz się do tej roboty, masz za krótką pamięć. Spotkaliśmy się już, tylko że wtedy byłeś szanowanym nowigradzkim kupcem, desperacko pragnącym wrócić do domu. Ależ zapewniam, że... No dobra, przyłapałeś mnie. Wiem, że źle to wygląda, ale przysięgam, że zwrócę ci wszystko z nawiązką. Tylko nie wydawaj mnie Jarlowi. Bo... Jarl zdecyduje, co z tobą zrobić. Sam się tobą zajmę. Nie wydam cię. Może niech Jarl zdecyduje, o co tutaj chodzi, żeby innych nie naciągał, tak? Myślisz, że dam się nabrać drugi raz? Jarl zdecyduje, co z tobą zrobić. Najpierw spróbuj mnie zmusić, żebym z tobą poszedł. Coś możemy zrobić w tym temacie, ale czekaj, Geralt. Może schowaj miecz, żeby nie zrobić mu krzywdy. Jednak tego bym nie chciał. Jak się innym to podoba, to jest dobra wiadomość. Cyk, cyk. Skeligijczyk, olimpijczyk, tak? Pokaż. Tylko żebyśmy czasem jakimś postronnym postacią nie namieszali w głowie albo... Nie dali z pięści, bo to się różnie może skończyć. Ej, kolego, to bolało. Chodź, sprawiedliwy bój. Już nie będziesz tak szalał? Kredyt zaufania? Śledź zadanie? Nie możemy śledzić zadania. Czyżby koniec? Nowigradzkie korony? Myślę, że możemy odebrać też Orenę. No dobrze, wstanie i pójdzie do Jarla. A my mamy na Skellige jeszcze jedno zadanie do zrobienia. Może też takie szybkie, bo widzę, że mamy szczęście do nich, ale z drugiej strony fajnie pokończyć takie opowieści. No oprócz oczywiście wyścigów i gwinta, do tego można wrócić jeszcze w przyszłości. Najbardziej nam zależy na tej fabule jednak. Odnajdź złodziei i odzyskaj skradziony róg. Holger Czarna Ręka zagrabił wiele cennych dóbr w trakcie łupieszczych wypraw. Mało co cenił jednak tak bardzo jak ozdobny róg, który odziedziczył po przodkach. Musieli o tym wiedzieć wygnani przez niego wojownicy, bowiem to właśnie ten róg ukradli, chcąc zemścić się na Holgerze. Jarl klanu Dimun kazał rozpuścić wici, że śmiałka, który odnajdzie zgubę, czeka nagroda. Geralt, który na śledzeniu znał się jak mało kto, postanowił przyjrzeć się sprawie. A my, żeby rozwiązać tę sprawę, wybierzemy się na okolice. Tak, czyli zobaczmy się gdzieś na ten szlak. Co najlepsze, z tymi kolegami mieliśmy chyba okazję już raz się spotkać. I tym razem bez problemu wyciągniemy miecz. I może porobimy porządki. W końcu to piraci. Jak widać też bardzo źli piraci, skoro potrafią okraść swojego O! Jarla! Kurczę, ten jaki jest silny. Był silny. Ale to chyba i tak jeszcze nie cel naszej podróży. Chociaż kto wie, może... Gdzieś nas to do czegoś zaprowadzi. No w każdym razie stali na naszej drodze, a my chcieliśmy udać się tam. Też piraci? Też chyba piraci. Całkiem sporo piratów. Może tak, na wszelki wypadek. Zawsze jednak łatwiej będzie porozmawiać w ten sposób. No i zobacz, bandyci. Jak wy, kurczę, żyliście z tamtymi po tamtym... Oj, jak ja nie lubię tych ich... Dziabadeł. A jednak ma zasięg. Trzeba przyznać, że ma zasięg. My chyba jako Geralt nie możemy korzystać z tak aż OP broni. Niesprawiedliwych. O, Tomasz, głowa odpadła od tego naszego Quena. No zobaczymy, zobaczymy. Ręka ci się złamała, czy... Co z tobą się... Rękawiczka nie mogła zejść mu z ręki. No to coś poradzimy na to. Cyk. Widzisz, kolega, już nie ma problemu. Co oni tu mają? Może nie ma co się tak rozpędzać z tym zbieractwem. Nie masz farta, odmieńcze. Pochodnie mamy. Chciałem rzucić mu jakąś petardą, ale cóż, będzie rzut pochodnią. No dobrze, ty farciarzu. Buty. No może w buty byśmy też się przebrali. Ale tak, czego my szukamy? Znajdź skradziony róg. O kurcze. Nie mamy nikogo, kogo moglibyśmy przesłuchać w tym temacie. Może jednak źle zaczęliśmy tę znajomość? Jest! Róg i dziennik. Możemy przeczytać dziennik? Dziennik.
Ja, Kirje, syn Knuta, po dwakroć okryłem się hańbą. Po raz pierwszy, gdy uciekłem z pola bitwy w strachu przed śmiercią, tarcza, którą wyrzuciłem, spoczęła na dnie bagnisk i aż po Ragnarok będzie świadectwem mojego tchórzostwa. Drugi raz, gdy za namową Orn na dwie głowy pomogłem wykraść róg Holgera Czarnej Ręki. Orn myśli, że chce sprzedać róg przemytnikom, ale tego nie zrobię. Jeśli mam żyć jako złodziej i rabuś, wolę nie żyć wcale. Jedyne, co mogę zrobić, to odzyskać honor. To zwrócić róg tam, gdzie jego miejsce, do rodowych włości. Matios, któremu Holger powierzył odzyskanie rogu, ma rodzinę niedaleko tych klifów. Mam nadzieję, że przyjdzie to wkrótce na święto równonocy. Wtedy mógłbym oddać mu skradzione róg i poprosić, żeby wstawił się za mną u Jarla. Oby tak się stało. Kurczę, to chyba nie do końca poszło wszystko po myśli. Czasem może lepiej by było porozmawiać, niż podejmować się walki, ale co mamy smażone mięso i kanapkę z szynką, to nasze. No więc spójrzmy na mapę i korzystając z tej naszej nietypowej, szybkiej podróży... O, a panowie mieli skarb. To też zobaczę, co tam było. Przeniesiemy się do Kermuire. I tam oddamy bardzo cenny róg. Swoją drogą tą misję dorwaliśmy z tablicy ogłoszeń, więc powróci na miejsce z tego, co tu widzę. No i tak o zachodzie słońca trafiamy do wioski, kończąc jednocześnie, chyba kończąc nasze zadania tutaj na Skellige. Nim jednak pogadamy z Matiasem, jeszcze pokażę, co za skarb krył się u tych bandytów. Tak zejrzałem i mieli Inis, piękną stalową broń, nawet ją podmienimy, może ją trochę doprawimy runami, ale to będziemy kombinować później. No jest mocniejsza, ale teraz misja. Witaj, podróżniku. Mamy coś. Odzyskałem skradziony róg i zabiłem złodziei. Szkoda ich, to nie byli źli ludzie. Nie dali mi wyboru. Co z nagrodą? Bierz i następnym razem zapoluj na potwory. Aha, tak cenny róg, żeby ostatecznie nam tu trochę pomarudzić. No dobrze, musimy lecieć aż teraz na górę, bo tam ustawili tabliczkę. 20 koron. Tyle co nic. Tak samo jak tyle co nic udało nam się dziś zrobić, bo 3 misje, ale wszystkie były tak krótkie. Na szczęście, tak jak wspomniałem na początku, mamy jedną nogę już w Skellige, w Nowigradzie. No w Skellige jeszcze też. I możemy tam powrócić, zamknąć kolejne misje, jakie mieliśmy, a mianowicie spotkać się z Nidasem w Złotym Jesiotrze i odebrać nagrodę. To jest ten kolega, któremu pomogliśmy na Skellige wyłowić czarną perłę, więc przenieśmy się na spotkanie z nim. No dzisiaj taki odcinek, gdzie zamykamy te wszystkie zadania poboczne, tak żeby móc zabrać się za te główne, bo tam czeka nas też nie lada wyzwanie. No cóż, na Skellige miło było, ale przyznam, że jednak wolę kontynent i ta atmosfera, jaka tutaj panuje. Szczególnie, że mają też wiele problemów jeszcze do załatwienia. Dlaczego te miecze nie przy pasie dyndają? Ale na początek małe wspomnienia. Geralt, wiedźmin i poławiacz pereł, proszę. Twoje pieniądze, zasłużyłeś na nie. Bez ciebie nie dałbym rady. Warto było? Myślę, że tak. Letcie jest chyba miło. Chyba? Co? Jak? Dlaczego? Żyje? Jak to? Nie skomentowała twojego wyczynu? Letta niczego już nie komentuje. Od dawna. Widzisz? Letta jest chora. Coś z głową. Zaczęło się od kłopotów z pamięcią, potem przestała poznawać ludzi, nawet mnie. A teraz już nawet nie mówi. Myślałem, że jak zobaczy te perły, coś się w niej obudzi, że się chociaż uśmiechnie. Wiesz, często mówiliśmy o tej głupiej obietnicy. To był taki nasz żart, tylko nasz, od lat, ale nie zadziałało. Przykro mi. Mnie też. Bywaj, Geralt. Szerokiej drogi. Myślałem, że ta historia będzie miała swój miły finał, ale okazuje się, że niestety nie. Co zresztą jednokrotnie daje nam Wiedźmin. Znaczy takie uczucie, tak? Takiego
Chciałoby się jakoś uratować sytuację, ale no niewiele możemy zdziałać. No dobra, ale jak tu jesteśmy? Lambert, tak? Dzisiaj misja zamykania wszystkich problemów. Do Lamberta biegniemy tutaj. Lambert. Mamy opowieści ze Skellige. Co tak późno? Trawler prawdopodobnie mieszka w Nowigradzie i nie zerwał znajomości z Hammondem. Łączą ich interesy. Po cichu pośredniczył w handlu żywym towarem. Jest właścicielem statku Perła Wybrzeża, który kursuje na Skellige. Dzisiaj nazywa się Roland Treuger. Oficjalnie jest szanowanym nowigradzkim kupcem i filantropem. Mieszka w rezydencji w Złotym Mieście. O! A co właśnie z tą? A co z Selize? Nie było przy mnie nikogo, kto mógłby się za nią wstawić. Okej. No to chodźmy. Ostatnią część układanki. W takim razie chodźmy odwiedzić Taulera. Mam plan, jak dostać się do środka. Jeśli plan nie uwzględnia strażników, to pewnie będziesz chciał go zrewidować. Spokojnie, dopóki sami nie zaczną. Jesteście oczekiwani, zapraszam. Czujcie się jak u siebie w domu. Wiedźmin. Zgadza się. Pozwólcie, że przedstawię wam moją żonę Letycję oraz dwójkę moich szkrabów. Wiecie, kim jestem. Ja słyszałem o was. Zadawaliście ostatnio dużo pytań na mój temat, a to zawsze zwraca uwagę. Z jakiej szkoły pochodzisz? Ze szkoły Kota. Obawiam się, że nie zostało nas wielu. No dobrze, zrobiło się ciekawie. No właśnie, a te szkraby to co, z sierocińca? Wiedźmini nie mogą mieć dzieci. Ale mogą je adoptować. Ewentualnie przyjąć pod swój dach wraz z matką i uznać za swoje. No tego kodeks nie zabrania. Zrozumiałbym, gdyby Wiedźmin został najemnym zabójcą, ale kupcem? A czemu nie? Każdy z nas chciał kiedyś zmienić swoje życie. Ja nie poprzestałem na marzeniach. Ponoć żaden Wiedźmin nie umarł jeszcze w łóżku. Ja będę pierwszy. To się jeszcze okaże. Ambitne marzenia. Dobra, ale tu Lambert do ciebie tak naprawdę przychodzi. Mój przyjaciel chciałby z tobą porozmawiać. Chłopcy, odprowadźcie Letycję i dzieci. Zostawcie nas samych. Goście chcą ze mną pomówić. Słucham. Rozmawiaj z nim, Geralt, bo mnie trafi szlaki. Zajebie skurwysyna po pierwszym słowie. Ładny dom. Ładnie się tu urządziłeś. Okazuje się, że mam smykałkę do interesów. Pieniędzy starcza, by utrzymać rodzinę na wysokim poziomie. I na filantropię. Instytucja panny Marabelli nie narzeka na małe datki. Podobnie Miejski Fundusz Wdów i Sierot oraz wiele innych. To tak chce wejść nam na sumienie? A żona wie, żeś zabójca? Twoja żona wie, kim byłeś? Nie mamy przed sobą tajemnic. Każdego dnia modli się za mnie. I wiecie co? To chyba działa. Kurwa mać. Spokojnie, Lambert. W dniu oświadczyn wyznałem jej wszystko. Tamtego dnia zacząłem nowe życie z czystym kątem. No dobrze, to konkrety. Pamiętasz jeszcze Aidena? Wiedźmin. Zabójstwo w Elander. Dobrze opłacone, jak mniemam. Pamiętam. Jego i innych. Wszystkiego żałuję. Akurat z Aidenem było inaczej. Wbrew plotkom wcale nie mieliśmy go zabić, ale zostaliśmy do tego zmuszeni, gdy nas zaatakował. O! Czyli jak to było?
Jaka jest twoja wersja tej historii? Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie córki Duke'a. Wziął pieniądze. Zawalił sprawę i wyjechał, gdy dziewczyna zmarła. Łżesz! Nie mieliśmy go zabić. Byliśmy windykatorami. Ponieważ nie miał pieniędzy, zażądaliśmy od niego mieczy. Odmówił. Doszło do awantury. Wien była na stanowisku snajperskim i puściły jej nerwy. Trafiła Aidena w oko. Potem zaczęła opowiadać własną wersję tej historii, żeby zatuszować blamasz. No, załóżmy, że brzmi całkiem okej. Wystarczy już tych opowieści. I co teraz? Zmieniłeś się, udajesz skruszonego, za późno na skruchę, zostawimy cię w spokoju. No może po prostu taki złotousty, potrafi opowiadać, jakoś biznesy to zrobił, ale nie wiem, najchętniej by Lambertowi zostawił to. Po prostu zmieniłeś się, ale decyzję niech podejmie Lambert. Rzeczywiście zmieniłeś się. Teraz jedyne na czym mi zależy to przebaczenie. Uwierzyłeś w te bzdury? Skurwysyny łże jak z nut. Mam nadzieję, że Lambert się nie obrazi. Zostawmy go, chodź. Odjebało ci? Lambert, to jest jedna z tych sytuacji, kiedy trzeba opanować wkurwienie i zaufać przytomnemu przyjacielowi. Chodź! Kurwa, Geralt. Nie wiem, czy ci to wybaczę. Chodź, powiedziałem. Zawsze będziesz mógł tu wrócić. Dziękuję. Tłumacz się. Nie mam zamiaru. Po prostu uznałem, że Tauler nie zasługuje na to, żeby zamordować go z zimną krwią. Jeśli uważasz inaczej, możesz do niego wrócić. Beze mnie. Najchętniej bym ci przyjebał. Do zobaczenia. Za jakiś czas. Bywaj. Lambert, czekaj, nie uciekaj. Możemy pogadać? O co chodzi? Masz nam jeszcze za złe? Nic się nie zmieniłeś? No właśnie. Nic się nie zmieniłeś. Czyżbym słyszał zawód? Nie, zdziwienie. Ludzie zwykle z wiekiem łagodnieją, a tobie się tylko pogarsza. Mamusia zawsze mówiła, że jestem wyjątkowy. Przechodzą mi do głowy inne określenia, ale wyjątkowy też pasuje. No jak miło. Znowu miło się widzieć też. Miło być znowu w komplecie, co? Brakuje tylko Ciri. Dzięki, że mi przypomniałeś. Musiałem zmienić temat, bo byś się rozkleił od tych sentymentów. Wiesz już, czemu wróciła? W wielkim skrócie, bo ucieka przed dzikim gonem. Nieźle. Jakby co, możecie na mnie liczyć. Okej, a teraz konkrety. Zagrajmy o tę ważną kartę. Grywasz czasami w gwinta? Pewnie. Próbowałem nawet nauczyć Wesemira, ale okazał się zbyt oporny. A co? Masz ochotę na małą partyjkę? Zawsze. A żebyś wiedział, po wszystkim będziesz płakał jak dziecko. Wygrałeś, ale płakał nie będę. Masz tu unikatową kartę. Idzie w dobre ręce. Profesjonalnego gracza. Gwint starzy znajomy. Bardzo dobrze. No i jak tak sobie już domykamy wszystkie... O, Tris dostaliśmy. Chociaż w takiej formie, jak tak sobie domykamy różne fajne rzeczy, jakie tutaj mamy. No, most świętego Grzegorza, to oznaczymy sobie to miejsce. I jeszcze jedno zadanie tutaj już na kontynencie, ale związane mimo wszystko ze Skellige, czyli te narzędzia mistrza płatnerstwa, tak? Mistrzowskie narzędzia możemy oddać naszemu koledze. No dobrze, ale za tę misję zabierzemy się już w kolejnym odcinku, bo jeżeli dobrze pamiętam, to na włościach kasztelu w Rońce skrywa się również poszukiwana przez nas Uma. Więc połączymy dwie pieczenie, znaczy nie to, żeby Uma była pieczeniem, w ogóle to nie jest jedzenie. Ale co to jest Uma i do czego nam się przysłuży, zobaczymy już w kolejnym odcinku, a dziś bardzo dziękuję za wspólnie spędzone chwile i zapraszam już wkrótce na więcej. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej.